Dziś w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw między innymi Zakład Patomorfologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie działa w nowej lokalizacji. Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci tworzy w Krośnie Dziecięcy Ośrodek Wsparcia. Dobiega końca remont Leskiej Synagogi. Zakład Patomorfologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie działa w nowej lokalizacji. Został przeniesiony do nowo wybudowanej części Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc. Aktualnie jest jednym z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych w Europie. Zyskaliśmy nowe pomieszczenie, ale również, co istotne, znakomite wyposażenie na najwyższym światowym poziomie, spełniające wszelkie standardy jakości. Dzięki temu wyposażeniu oraz oczywiście dzięki pracy personelu, techników, diagnostów laboratoryjnych i oczywiście lekarzy patologów będziemy w stanie szybciej wydawać wyniki badań patomorfologicznych. Patomorfologia to dziedzina medycyny zajmująca się zmianami morfologicznymi w tkankach i narządach, które powstają w toku choroby. W Klinicznym Zakładzie Patomorfologii wykonywane są badania histopatologiczne, cytologiczne, śródoperacyjne oraz autopsyjne. Nowe urządzenia pozwalają na całodobową pracę jednostki. Jest to szczególnie istotne z uwagi na stale rosnącą liczbę operacji związanych ze schorzeniami nowotworowymi. Jest pełna automatyka wykonania badań histologicznych. Tkanki, które są dostarczane do badania, są wykonywane w takich samych warunkach, bardzo szybko, także w ciągu 24 godzin lekarz powinien dostać do obejrzenia preparaty przygotowane przez linię automatyczną. Sprzęt jest aktualnie walidowany i personel jest szkolony tak, aby móc jak najlepiej wykorzystać atrybuty tych nowoczesnych urządzeń. Koszty wyposażenia klinicznego zakładu patomorfologii to około 3 200 000 zł. Otwarcie tego zakładu jest częścią większej inwestycji, która została tutaj już praktycznie zakończona. To jest pierwszy etap rozbudowy Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc. Pierwszy etap rozbudowy Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc ma zakończyć się w czerwcu. Inwestycja szacowana jest na 37 milionów złotych. Podwyżki dla sfery budżetowej, zmniejszenie rat kredytów oraz obligacje antydrożyźniane. W Rzeszowie posłanki Platformy Obywatelskiej Krystyna Skowrońska i Joanna Frydrych przedstawiły założenia tzw. pakietu ratunkowego dla polskich rodzin. Pierwsza propozycja to 20% podwyżka dla pracowników budżetówki. Proponujemy nauczycielom, aby ich wynagrodzenia wzrosły o 20%. To ma być realna szansa walki z drożyzną, ale i wsparcia pracowników sfery budżetowej. Państwo od lat wiecie, że nauczyciele protestują przeciwko niskim wynagrodzeniom. Dzisiaj rządzący proponują wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 4,4%. Przypomnę, przy inflacji powyżej 10%. Druga propozycja dotyczy kredytów hipotecznych. Koalicja Obywatelska opowiada się za zamrożeniem rat kredytu hipotecznego na poziomie z grudnia 2021 roku. Drodzy Państwo, nieudolność naszego rządu i niestety zła polityka monetarna Narodowego Banku Polskiego, a dokładniej prezesa Adama Glapińskiego, spowodowała dzisiaj właśnie tą drożyznę. To nie tak, jak premier Mateusz Morawiecki powiedział, że to jest putinflacja. Nie, proszę Państwa, to jest PiS-inflacja i glapoinflacja. Tak możemy dzisiaj powiedzieć. Dalej posłanka Joanna Frydrych przypomniała, że prezes NBP Adam Glapiński zarobił w 2021 roku ponad 1 000 000 zł, a nagroda, jaką otrzymał, wyniosła 600 tysięcy złotych. Te 600 tysięcy złotych to jest tyle, co wartość mieszkania około 55-metrowego w Rzeszowie, w Warszawie, w Krakowie. Szanowni Państwo, to jest tyle, co
niejednokrotnie rodzina, młoda osoba musi spłacać przez całe swoje życie. I szanowni Państwo, my dzisiaj proponujemy, aby przyjąć tak zwany pakiet, ten antyinflacyjny, który przede wszystkim też będzie wspomagał przedsiębiorców. To jest pomoc dla kredytobiorców, czyli rata, to jest ten drugi punkcik, rata kredytu nie może być wyższa niż w grudniu 2021 roku. Koszt operacji miałby ponieść Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Z kolei trzecia propozycja z tak zwanego pakietu ratunkowego dla polskich rodzin dotyczy projektu emisji dwuletnich obligacji, których oprocentowanie odpowiadałoby inflacji w okresie od momentu zakupu obligacji do momentu przedstawienia ich do wykupu. Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci tworzy w Krośnie dziecięcy ośrodek wsparcia. W lokalu przy ulicy Bohaterów Westerplatte 18A będą prowadzone zajęcia, terapie i warsztaty dla dzieci z rodzin zastępczych, adopcyjnych oraz biologicznych, które borykają się z różnego rodzaju problemami. Wsparcie w ośrodku znajdą także ukraińskie dzieci przebywające w Krośnie. Będzie to pomoc terapeutyczna, psychologiczna, wsparcie w poszukiwaniu innych specjalistów. Opiekujemy się i docieramy do rodzin z konkretnie wyprofilowanym wsparciem. To, czego potrzebują, staramy się, żeby otrzymały. Prace nad dziecięcym ośrodkiem wsparcia rozpoczęły się w styczniu. Do tego czasu udało się wykończyć i wyposażyć większość pomieszczeń. Było to kilka miesięcy mozolnej pracy naszych wolontariuszy, którym chciałam bardzo podziękować. Byli to rodzice zastępczy, ojcowie Maciek i Darek. Jestem im bardzo wdzięczna, bo spędzili tu kilka miesięcy, żeby doprowadzić ten lokal do takiego stanu. Jeszcze nie jest ukończone, brakuje nam naprawdę niewiele. Jest to już tylko kuchnia, która meble do kuchni i drzwi przesuwne do pokoi terapeutycznych. W tej chwili kupujemy już pomoce terapeutyczne. Choć ośrodek nie jest jeszcze w pełni gotowy, od 3 tygodni działa sala do playterapii, w której dzieci poprzez zabawę są wspomagane terapeutycznie. Pomieszczenie zostało wyposażone m.in. w instrumenty muzyczne, pacynki oraz piaskownice. Podczas pracy z dziećmi wykorzystywane są również karty przyjaźni. Karty są pomocne w rozpoznawaniu emocji, ale też w pracy z emocjami. I w tej chwili już mamy karty przetłumaczone także na język ukraiński. Mamy też tłumaczy i będziemy też szkolić psychologów, pedagogów, którzy będą mogli używać tych kart dla dzieci ukraińskich. My też pracujemy z dziećmi, wiadomo, w języku polskim, ale karty są tak skonstruowane, że pracować z nimi może każdy, i rodzic, i specjalista. Docelowo w ośrodku funkcjonować będą także sala do zabaw i ćwiczeń z elementami integracji sensorycznej i rehabilitacji, pomieszczenie do spotkań kameralnych służące m.in. do przesłuchań policyjnych i sądowych oraz świetlica. Prezydent Rzeszowa podpisał umowę na opracowanie studium wykonalności dla budowy akwaparku. Park wodny to jedna z obietnic wyborczych Konrada Fiołka. Dokument ma być gotowy za 4 miesiące. Firma, która będzie opracowała dla nas studium, będzie analizowała 3 warianty takiej inwestycji. Pierwszy z tych wariantów zakłada budowę na tej 6-hektarowej działce akwaparku, czyli zespołu basenów i różnych innych wodnych atrakcji, oczywiście zadaszonego obiektu. Drugi wariant to jest właśnie akwapark ten zadaszony plus część zewnętrzna, czyli tam baseny też miały być zaprojektowane. I trzeci wariant to jest akwapark, część zewnętrzna plus kryte lodowisko. I tutaj firma wskaże nam kierunek, który jest z tych wariantów jest najbardziej opłacalny. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu już na zaprojektowanie, czyli już na szczegółową dokumentację techniczną tego obiektu. Dodam, że wybraliśmy miejsce pod tę inwestycję. To są działki o powierzchni 6 hektarów, które znajdują się w północnej części Rzeszowa. Chodzi o osiedle Staromieście pomiędzy ulicami Warszawską, Olubelską i ulicą Krogulskiego.
Obrazy Jana Wodyńskiego znajdujące się w zbiorach Muzeum Regionalnego w Jaśle zostaną poddane renowacji. Instytucja otrzymała z Ministerstwa Kultury ponad 30 tysięcy złotych dotacji na ten cel. W zbiorach Jasielskiego Muzeum znajduje się ponad 1000 prac Jana Wodyńskiego. Są wśród nich obrazy na płótnie, akwarele oraz rysunki. Do konserwacji wytypowano 12 prac w najgorszym stanie zachowania. Wytypowaliśmy 12 prac, które najbardziej potrzebowały ingerencji profesjonalnego konserwatora, które noszą oznaki zużycia, uszkodzeń mechanicznych, gdzie są braki w warstwie malarskiej. To są prace, które są za moimi plecami i myślę, że niektóre uszkodzenia są widoczne nawet z daleka gołym okiem. Wytypowaliśmy 12 prac. Udało nam się zdobyć dofinansowanie ministerialne. Niestety nie w takiej kwocie, o jaką wnioskowaliśmy. Musimy teraz usiąść do budżetu i być może okaże się, że z tych 12 na przykład poddamy konserwacji tylko 10. Jan Wodyński urodził się 31 lipca 1903 roku w Jaśle. W gimnazjum jego nauczycielem rysunków był Apolinary Kotowicz, artysta-malarz mieszkający wówczas w Jaśle. Studiował w Krakowie i w Warszawie. Pod koniec lat 30. XX wieku wyjechał jako stypendysta w podróż do Francji i Włoch. Wodyński dużo pracował i dużo wystawiał. Lubił wracać do Jasła. Tutaj lubił malować, lubił pracować. Często można go było spotkać w sezonie letnim, na przykład na górce klasztornej, gdzie widział panoramę miasta i malował rzeczywiście jasielskie ulice. Wiemy, że miał taki plan, żeby w Jaśle osiąść na starość, jak to się mówi. Niestety nie udało mu się tych planów zrealizować. W Jaśle zorganizował taką wielką, podsumowującą swoją działalność artystyczną wystawę w 1973 roku. Wodyński zmarł 23 czerwca 1988 roku. W 2018 roku bratanek malarza Bartłomiej Wodyński przekazał na rzecz Jasielskiego Muzeum spuściznę po artyście. Licząca wówczas kilkadziesiąt prac Wodyńskiego muzealna kolekcja powiększyła się o ponad 1000 pozycji. W tej chwili Muzeum Regionalne w Jaśle jest w posiadaniu największej w Polsce kolekcji dzieł artysty. Dobiega końca remont Leskiej Synagogi. W ramach inwestycji wewnątrz obiektu odnowiono tynki. Były to prace polegające na renowacji tynków wewnętrznych oraz drenażu dwóch zewnętrznych ścian, które zapobiegają po prostu zwilgoceniu murów. Teraz burmistrz Leska planuje remont wieży dawnej bożnicy. Mamy również w budżecie zabezpieczone środki na dokumentację projektową wieżyczki na tej synagodze. Zaczynamy właśnie od góry. Jest to jeden z cenniejszych, piękniejszych zabytków na historię, infrastrukturę i w związku z tym uważam, że należy jak najbardziej i jak najpilniej zadbać o to. Za kilka dni Bieszczadzka Galeria Sztuki zostanie udostępniona dla zwiedzających. Planujemy otworzyć 30 kwietnia, tak żeby jeszcze w tą majówkę zaprosić do nas gości, żeby skorzystać z tej majówki. Dużo prac artystów będziemy mogli zobaczyć? Tak jak zazwyczaj, będzie to około 80-90 artystów, którzy wystawiają swoje prace. Leska bożnica powstała prawdopodobnie w połowie XVII wieku. Zdewastowana podczas II wojny światowej, przeszła gruntowną renowację w latach 60. XX wieku. Od ponad 40 lat w okresie letnim w głównej części budynku funkcjonuje Bieszczadzka Galeria Sztuki.